Kolejne boisko wybudowane w ramach ministerialnego projektu Moje Boisko Orlik 2012 zostało dziś uroczyście otwarte w Augustowie. To już trzeci tego typu obiekt sportowy w mieście. Wielofunkcyjne boisko otrzymali dziś uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących w Augustowie. Jak powiedziała Radiu 5 Joanna Lisek, dyrektor placówki, oprócz boiska powstało również niezbędne zaplecze oraz nowy, bezpieczniejszy wjazd do szkoły. Cały kompleks składa się z dwóch podstawowych boisk, czyli to jest boisko duże, boisko trawiaste ze sztuczną trawą do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, na którym jest boisko do piłki siatkowej, do piłki koszykowej oraz budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, który jest w tej chwili integralną częścią budynku szkoły. Tam znajdują się oczywiście sanitariaty, szatnie, całe zaplecza trenerskie, zaplecza gospodarcze. No i przy tej okazji został zrobiony nowy dojazd do szkoły, bo akurat tak się nieszczęśliwie składało, że wyjazd i wjazd do naszej szkoły jest z głównej drogi krajowej numer 8. No i nieraz mieliśmy problem, żeby wyjechać i wjechać do naszej szkoły. W tej chwili problem się rozwiązał. Stało się to dzięki tej, przy tej inwestycji, stało się to bardzo bezpieczne, bo mamy nowy dojazd wykonany od ulicy Licealnej z całym też zapleczem parkingowym, z nowym dziedzińcem szkoły. Także oprócz tego, że mamy kompleks boisk sportowych, to jeszcze nam się upiększyła szkoła. Koszt budowy boiska to prawie 1,5 miliona złotych. Pieniądze pochodziły w równych częściach z budżetu powiatu, państwa i urzędu marszałkowskiego. To dopiero początek, bo w mieście potrzeba przynajmniej jeszcze 3 takich boisk, zapowiedział Franciszek Wiśniewski, starosta Augustowa. 3. w mieście, ale uważam, że jeszcze 3 co najmniej boiska w mieście powinny powstać. Każda dzielnica, czyli każda szkoła w naszym mieście, to nieważne czy średnia, czy podstawowa, ale powinna mieć takie boisko, bowiem służy to dobremu rozwojowi młodego pokolenia. Jest to przykład dobrej współpracy między rządem a władzami samorządowymi, mówił Jarosław Dworzański, marszałek województwa podlaskiego. To nie tylko kolejny Orlik w naszym regionie, ale w ogóle warto mówić o tym, że województwo podlaskie jest liderem w realizacji tego typu obiektów w tym roku. Z 18 zadań, które są przeznaczone do realizacji, mamy rozstrzygnięte wszystkie przetargi, a jeżeli chodzi o obiekty oddane, województwo podlaskie jest absolutnym liderem w kraju, ponieważ oddaliśmy już 3, podczas gdy inne województwa procentowo w stosunku do tego, co zaplanowały, są rzeczywiście daleko za nami. Jest to przykład dobrej współpracy między rządem a administracją samorządową. Przykład odpowiedzialności państwa i samorządu za kształcenie młodzieży, za właściwą jakość kształcenia. Dzisiaj młodzieży proponujemy zamiast papierosa na klatce schodowej piłkę na boisku, które spełnia wszystkie europejskie standardy. Tak trzymać.